Przenosimy się w góry do Istebnej. Urszula Gruszka z Koniakowa w 1967 roku została członkiem zespołu regionalnego Cepelia w Koniakowie jako tancerka i solistka. Pod okiem Zuzanny i Jana Kawuloków tańczyła i śpiewała w zespole ponad 20 lat. Zdobyła wiele nagród w licznych przeglądach, festiwalach w kraju i za granicą za tak zwany biały głos. Za tę działalność w zespole w 1987 roku otrzymała odznakę Zasłużony Działacz Kultury. W 1992 roku objęła stanowisko kierownika artystycznego oraz choreografa macierzystego zespołu Koniaków przy Cepeli w Warszawie. W 1997 roku założyła Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu pod Ochodzitą w Koniakowie. Z dużym zaangażowaniem i poświęceniem prowadzi zespół Koniaków, który sięga po najwyższe nagrody i wyróżnienia nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół ten otrzymał m.in. srebrną ciupagę na Międzynarodowym Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, złote, srebrne i brązowe serce na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu w ramach TKB oraz liczne nagrody i wyróżnienia na prestiżowych festiwalach czy przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich. W 2000 roku pani Urszula Gruszka koncertowała z zespołem na Dniach Kultury Beskidzkiej w stolicy Indii Delhi. W 2003 roku zespół został zaproszony na Międzynarodowy Festiwal w Ceylonie, zaś w 2004 roku do stolicy Maroko, Rabat. W ramach tej działalności zorganizowano również wyjazd zespołu na 10. Międzynarodowy Festiwal do Turynu i Mediolanu. Opracowała i wydała płyty CD Beskidy i Karpaty. Uczestniczyła w wielu nagraniach telewizyjnych, m.in. Smak Europy, promując rodzimą kulturę ludową. Od 1997 roku jest organizatorem balu góralskiego w Koniakowie, który już na stałe wpisał się w kulturalny kalendarz wszystkich wielbicieli folkloru. Od 1994 roku objęła również kierownictwo dziecięcego zespołu regionalnego Mały Koniaków, który prowadzi do dzisiaj. Jest także ambasadorem twórczości ludowej za granicą, gdzie w 2005 roku zorganizowała za pomocą polskiej ambasady w Rabacie wystawę koronek koniakowskich i haftu, a następnie wystawę rękodzieła Trójwsi na Cyprze. Współorganizowała sympozjum naukowe pod tytułem Korzenie wołoskie oraz obchody stulecia górali polskich Karpaty naszym domem, jak również warsztaty muzyczno-taneczne dla instruktorów. Za całokształt swojej działalności Urszula Gruszka została dotychczas nagrodzona najwyższymi odznaczeniami w dziedzinie kultury. Nagroda imienia Oskara Kolberga, Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne. Medal Zasłużony dla Cepeli z okazji 60-lecia, Medal dla Zasłużonego dla Kultury Polski, Dyplom Uznania za całokształt działalności w animacji kultury dziecięcej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2018 zdobyła tytuł Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego. A nagrody wręczą pan Stanisław Legierski, przewodniczący Rady Gminy w Istebnej oraz pan Ryszard Macura, zastępca wójta gminy Istebnej. Uchwałą władz samorządowych gminy Istebna laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pani Urszula Gruszka, mieszkanka Koniakowa. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Urszula Gruszka za nieoceniony wkład w upowszechnianie kultury ludowej, w tym za pracę z zespołem regionalnym Mały i Duży Koniaków, za promocję twórczości, tańców, śpiewu i kultury góralskiej w kraju i za granicą.